Dziękujemy bardzo, tyle Dawid Plizga, autor tego właśnie uderzenia, a taką błyskotliwością Rafał Kędzior się na początku wykazał, sugerując, że grają na wyjeździe. Mówił trener Marek Bajor, że kłopoty są ze stałymi fragmentami gry, że jego zawodnicy to nie potrafią dokładnie dośrodkowywać, że jest z tym problem, no ale Dawid Plizga po treningach, jak mówił, ćwiczy takie strzały, czasami, to uderzenie Kamila Wiczka. Czasami zdobywają bramki, tak wolnych, no tu jest i Kamil Wiczek, który potrafi uderzyć, i Mateusz Bartczak, i Dawid Plizga właśnie. Ja bym tutaj, no jeśli chodzi, no nie stwarza być może zbyt dużo sytuacji różna Zagłębia, no ale co powiedzieć o grze Wizela, no, który no, absolutnie rozczarowuje. Łukasz Kanzel, tak. Po strzale Łukasza Kanzela interweniował Kaniecki. I teraz będzie sytuacja. Tak, to piłka w pole karne. Fernando Diniz przyjął sobie piłkę bardzo świetnie ładnie. Na klatkę pierwszą, bo też świetnie uderzył Darwina Szernas. Mocno zaskoczony był Isajlowicz.